Siema, Damian z tej strony. Dzisiaj z łona natury nadaję, więc pojawią się pewnie jakieś dźwięki otoczenia, jakieś kaczki, pociągi przejeżdżające. Nie zrażajcie się tym. Temat to nietypowe sposoby progresowania, akurat w kontekście martwego ciągu. I to dla osób, które dużo dźwigają, którzy się pewnie czują w martwym ciągu, które sporo dołożyły i ciężko im jest przekroczyć jakąś barierę, która ich dopadła. Także każdy trafia w końcu na ścianę, nawet największe kozaki. Jeżeli Was to dotyczy, zapraszam do odsłuchu. Zaczynamy. Dlaczego martwy ciąg? Uznałem, że nagram ten odcinek, ponieważ sam mam trochę doświadczenia akurat w tej kwestii. Swojego czasu sporo sprogresowałem w krótkim czasie, potem była ściana, potem miałem plan rozpisany przez świetnego trenera i znowu sprogresowałem 50 kg w krótkim czasie. Potem znowu była ściana, no a potem wiadomo, trochę problemów zdrowotnych, przerwa w treningu i od niedawna lecę z tym dalej. Niemniej jednak zauważyłem, że dla osób, które mają odpowiedni układ dźwigni do ciągu, na przykład klasycznego, jak w moim wypadku, i są one na tyle silne, że ten ciąg odstaje znacząco od reszty bojów, no to dochodzi w pewnym momencie do takiej sytuacji, że ten bój bardzo niszczy nasz organizm. Jeżeli robimy ciężkie ciągi, to generalnie się tyczy większości lifterów, ale zwłaszcza tych takich predysponowanych do ciągu, to jeżeli robimy ciężkie ciągi, nawet średnio ciężkie, to potem pojawiają się uporczywe bóle mięśniowe, jakieś zmuły. Zarówno nasz aparat ruchu, jak i układ nerwowy jest obciążony. I ciężko jest naprawdę z tygodnia na tydzień dokładać kolejne kilogramy, jeżeli jesteśmy na jakimś tam poziomie całkiem niezłym. Nawet w przypadku osoby, która trenuje sobie dla samego siebie, nigdzie nie startuje, jest predysponowana do ciągu, jak ciągnie już te 200 kg czy tam 250, no to kolejne efekty mogą być naprawdę trudne do uzyskania, mimo że predyspozycję ma i łatwo mu się ustawić do ciągu, ta technika jest opanowana, nawet jeżeli nie robi przez kilka tygodni tego boju, to fajnie mu to wychodzi. I właśnie dla takich osób jest ten odcinek. Niemniej jednak można to troszeczkę podciągnąć pod inne boje, bo są również zawodnicy, którzy na przykład są wybitnymi squatterami, tak? Ich siat jest wyjątkowo potężny. Są oczywiście bench presserzy, są wyciskacze, którzy ciężkie wyciskanie też robią rzadziej niż taki zwykły średnio zaawansowany trójboista, który wyciskanie może robić sobie 3-4 razy w tygodniu. No to takie bardziej wymagające lifty, myślę, że wyciskacz wysokiej klasy może robić zdecydowanie rzadziej, ale skupimy się tutaj na martwym ciągu, ponieważ jest to bardzo taki jaskrawy przykład tego, jak dane ćwiczenie bardzo obciąża i utrudnia nam w ogóle regenerację w momencie, kiedy jest już wyśrubowane. Także zacznijmy od punktu pierwszego. Po raz kolejny punkt pierwszy to diagnoza. Diagnoza, jeszcze raz diagnoza, będę to powtarzał do usranej śmierci, ponieważ to jest najważniejsze, jeżeli chcemy mieć klarowną sytuację wyjściową. Sam przerabiałem niejednokrotnie scenariusze, kiedy trzeba było
przepracować 3-4 treningi, zanim się udało uzyskać wystarczająco dużo danych do ustalenia planu treningowego. Chodzi mi tutaj głównie o braki, jakie posiadamy w danym boju. Zakładając, że jesteś deadlifterem, który ciągnie dużo i ciągnie dobrze technicznie, to myślę, że będziesz miał łatwiej wykryć dane braki. Czasami to może być po prostu za słaby brzuch, czasami może być to po prostu za mało czasu spędzonego na dole, żeby ustawić sobie pozycję, żeby napiąć całe ciało, żeby spiąć brzuch, ustawić odpowiednio biodra, prawda, zapracować stopą. Od stopy zaczynamy, prawda, w górę. Aktywować pośladki, spiąć najszersze, żeby się usztywnić maksymalnie, bo najszersze są bardzo ważne. Maksymalna depresja w martwym ciągu jest z jednej strony łatwa do uzyskania, ale z drugiej strony tkwi tutaj pewna pułapka, bo z jednej strony wystarczy po prostu uwiesić się tak jakby na tej szczance i pozwolić, żeby ta sztanga wydłużyła tak jakby wasze ramiona, wtedy łopatki schodzą całkiem na dół, ale to nie wystarczy. Po prostu w momencie, kiedy te łopatki są na dole, trzeba poczuć, że napinamy maksymalnie najszersze grzbietu, aby przyciągać cały czas tą sztangę do siebie. Bo w momencie, jeżeli po prostu pozwolimy sztandze ciągnąć za łapy, to będziemy ciągnąć na tak zwaną wędkę, może puścić górny grzbiet, możemy się gdzieś tam zgarbić, może nam ta sztanga spierdolić do przodu i zepsuć bój. Także osoba, która dużo ciągnie i zna się na rzeczy, czy nawet jeżeli nie jest w stanie rozpoznać tych wszystkich drobnych szczegółów, które się robi jeden po drugim, no to jakoś tak podświadomie jest w stanie wyczuć, co jest nie tak. Dlatego warto sobie zwrócić uwagę, co kuleje, czy to jest akurat jakieś, nie wiem, słabe ogniwo, nie wiem, jakiś wzorzec trochę zepsuty, czy po prostu brak kontroli motorycznej, czy po prostu brak skupienia na danym elemencie ruchu i zacząć to naprawiać. Ale w jaki sposób zacząć to naprawiać? No to już tutaj wchodzi punkt kolejny, czyli punkt drugi, dobór ćwiczeń. Ciąg jako ćwiczenie złożone składa się z kilku faz, jak pewnie wiecie. Można je zastąpić innymi ćwiczeniami albo jakimiś regresjami i po prostu raz na jakiś czas wykonywać coś zamiast ciągu. Jeżeli jesteś osobą, która całkiem nieźle ogarnia martwy ciąg, nie ma problemów technicznych właśnie z tym ćwiczeniem, to może sobie zamienić na przykład w jednym tygodniu zwykły klasyk albo sumo na ciągi z trap barem. Albo wykorzystać jakąś wariację martwego ciągu, na przykład z gumami i zrobić sobie speed workout. Albo załóżmy zrobić sobie ciągi z pauzą, o których już w którymś tam wcześniejszym odcinku wspominałem. Są one bardzo fajne na poprawę odpowiedniej fazy, która akurat u nas jest najsłabsza. Można sobie tą pauzę wprowadzić na przykład na samym dole, dosłownie centymetr czy też 2 centymetry po oderwaniu sztangi od ziemi, żeby poprawić właśnie start oraz przede wszystkim, no może nie chodzi o samą siłę mięśniową czwórek, bo rzadko kiedy ktoś ma za słabe czwórki, żeby oderwać tą sztangę od ziemi. Nie zrozumcie mnie źle, ale chodzi po prostu o cały setup, o wstępne napięcie, o kontrolę motoryczną, tak? O to, w jaki sposób napinamy brzuch, w jaki sposób kierujemy swoim biodrem, w jaki sposób napinamy plecy, prawda? W martwym ciągu z pauzą tuż nad ziemią bardzo dużo błędów może już wyskoczyć
mimo że nie mamy aż tyle kilogramów na sztandze jak normalnie, mimo że nie niszczymy się aż tak bardzo fizycznie jak przy takim zwykłym ciągu, ale jednak jest to ćwiczenie znacznie utrudnione i najbardziej nam poprawia właśnie setup, wstępne napięcie, pomaga nam poprawić właśnie wyczucie środka ciężkości w martwym ciągu, bądź po prostu, jeżeli w ogóle nie mamy jakichś tam specjalnie wielkich problemów z wykonaniem ciągu, nie mamy jakichś tam słabych ogniw, ale po prostu on jest ciężki i nie jesteśmy w stanie dokładać z tygodnia na tydzień, jest on fajnym, lżejszym zamiennikiem dla klasycznego ciągu, bądź też dla sumo. Pauzy można również wykonać w innej fazie, na przykład jeżeli mamy problem z samym lockoutem, no to możemy wykonać pauzę nad kolanem albo ewentualnie pod kolanem, jeżeli tam gdzieś jest sticking point. Generalnie celujcie nieco niżej sticking pointu, żeby sprawić, że nasz aparat ruchu lepiej sobie z nim poradzi. Wtedy może się okazać, że ten sticking point się gdzie indziej przesunie i wtedy będziemy pracować sobie dalej. Aczkolwiek jeśli chodzi akurat o tego typu ćwiczenia, to nie polecam na przykład co tydzień w ogóle zamienić martwe ciągi na przykład na ciąg z pauzą pod kolanem, tylko po to, żeby poprawić sobie, załóżmy, lockout, nie? Okej, okay, czy tam nad kolanem, okej. Okay. Można sobie robić raki, spoko. Czy też jakieś inne wariacje, które mogą poprawić nam lockout. Ale odzwyczajając się od tego właściwego ruchu oraz przeładowując ćwiczenie akcesoryjne, możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że sticking point przesunie się gdzie indziej i potem od nowa musimy pracować nad tym samym. Więc jak zwykle, diagnoza, tak? Patrzymy, co się dzieje. A w jaki sposób to zrobić, żeby jakby to powiedzieć, sprawdzić, że dane ćwiczenie nam pomaga? Zapraszam do kolejnego punktu. Kolejny punkt, już trzeci, to odpowiednie planowanie, czyli periodyzacja. Moja propozycja w takiej sytuacji, kiedy ciężko jest nam dokładać z tygodnia na tydzień w martwym ciągu, jest taka, oczywiście zakładając, że ten martwy ciąg jesteśmy w stanie wykonać poprawnie, nawet po dłuższej przerwie kilkutygodniowej. To może się przydać właśnie osobom, które są silne w martwym ciągu, tak jak już mówiłem, nie będę się powtarzał. I taki przykład. Zaczynamy sobie blok treningowy. Przeznaczamy jeden dzień na trening ciągów plus akcesoria. Załóżmy, nie? Ewentualnie, nie wiem, jeżeli trenujecie w systemie FBW i chcecie wpleść ten ciąg w trening całego ciała, spoko. Ale skupmy się po prostu na periodyzacji związanej tylko z tym ruchem. Zaczynamy od treningu ciągów. I tutaj, czy wy będziecie robić 10 serii, nie wiem, 10 na 5, czy wy będziecie robić jedną serię roboczą, to już jest jedna sprawa, ale chodzi o to, żeby w jednym tygodniu robić trening martwych ciągów, tak, który będzie ładnie wkomponowany w cały plan treningowy. W kolejnym tygodniu robimy jakieś ćwiczenie akcesoryjne, które jest bardziej ogólne i mniej jest obciążające dla naszego ciała, jednocześnie wzmacnia właśnie odpowiednie mięśnie, pozwala przepracować pewne ruchy, pozwala przepracować wzorzec hip hinge. Tutaj można sobie na przykład wrzucić ciąg rumuński na mniejszym ciężarze albo ciąg z trap barem. Można sobie na przykład wrzucić good morning, jeżeli na przykład chcecie jednocześnie wzmocnić troszeczkę swojego low bara. Spoko.
to sobie dobierzcie jakiś taki bardziej ogólny wzorzec po tym ciągu. W kolejnym tygodniu bierzemy sobie ćwiczenie, które się skupia na przełamaniu sticking pointu, czyli powiedzmy, że na naprawie słabych ogniw. Mówię tutaj tak bardziej ogólnie, bo może to również wynikać po prostu z braku skupienia na danej fazie, z braku kontroli motorycznej, także czy tam z jakiegoś problemu z samym opanowanym wzorcem ruchu, chociaż jak już mówiłem, zazwyczaj ta metoda będzie bardziej działać dla osób, które są silne w ciągu i potrafią go robić w większości sytuacji, więc raczej wzorzec jest opanowany, ale słabe ogniwa i ewentualnie jakieś tam delikatne błędy można naprawiać jakąś wariacją ciągu. Można na przykład tutaj wprowadzić gumy albo jakieś pauzy w okolicach sticking pointu. I widzicie, mamy ćwiczenie bardziej ogólne, które mniej obciąża nasz organizm. Korzystając z trap bara, no to wiadomo, jest troszeczkę środek ciężkości inaczej ustawiony, ale nadal wykonujemy ciągi. Nie wiem, robiąc good morning, technicznie może być to troszeczkę trudne, ale z drugiej strony ciężar jest dużo mniejszy. No i przy rumunach też ciężar zazwyczaj jest mniejszy niż w ciągu, który stosujemy jako ten wariant startowy. Można też się pokusić na przykład o jakieś tam power rows czy coś w tym stylu. Takie bardziej ogólne ćwiczenie, które wzmacnia nam ciąg. Następny tydzień ćwiczenie, które nam wzmacnia jakieś słabe ogniwo w cudzysłowie, bądź też jakiś problem, jaki mamy z ciągiem. Jeżeli nam sztanga ucieka do przodu, no to można, załóżmy, zrobić sobie ciągi z gumą, która ciągnie tą sztangę do przodu i dzięki temu naciągamy ją bardziej na siebie. Ciężar będzie mniejszy niż w normalnym ciągu. Będzie to ćwiczenie akcesoryjne, ale dalej budujemy siłę i poprawiamy swoje problemy. I dopiero w trzecim tygodniu robimy znowu ciąg startowy. I cały myk polega na tym, że w tym martwym ciągu, załóżmy, ja robię sobie klasyk, no to w tym martwym ciągu będę progresował po 2,5 kg, ale raz na 3 tygodnie, a nie raz na tydzień. Czyli to nie jest tak, że co tydzień dokładam 3 tygodnie, co tydzień dokładam 2,5 kg, tylko co 3 tygodnie. Progresuję wolniej, ale w międzyczasie poprawiam swoje problemy, jakie są w tym ciągu, oraz buduję ogólną siłę oraz, powiedzmy, że robię sobie takie GPP, bo można na przykład wziąć pod uwagę to, że to pierwsze ćwiczenie zaraz po ciągach, takie bardziej ogólne, robimy sobie na przykład w zakresach 8-10 powtórzeń. No i wtedy spoko. Pracujemy również nad naszą wydolnością i wytrzymałością mięśniową, co też jest bardzo przydatne. Ćwiczenia, które stosujemy w pierwszym i w drugim tygodniu, są mniej obciążające dla naszego organizmu niż startowe ciągi, więc mamy więcej czasu na regenerację, mamy trochę lżejszą głowę, chociaż też są takie przypadki, że jeżeli osoba raz bardzo rzadko podchodzi do startowych swoich ciągów, no to może mieć jakiś tam problem z głową, tak, że się boi tego głównego ćwiczenia. Lepiej, żeby przestała się bać, bo jestem niemalże pewien, że większości osób, które będą w stanie zaimplementować taki plan do swojej progresji, to jednak te 2 tygodnie poprzedzające ciągi coś dadzą. No i w końcu dokładamy odrobinę ciężaru w samym ciągu. Co 3 tygodnie sprawdzamy, jak to działa i mamy elementy diagnozy. Bo jak już wspominałem wcześniej, robienie samych akcesoriów zamiast głównego boju
przez kilka tygodni może sprawić, że potem mamy problemy z wykonaniem tego głównego boju, nawet jeżeli jesteśmy w tym bardzo dobrze. A tak przez 3 tygodnie raczej nie zapomnimy tego, jak wykonywać martwy ciąg, jeżeli jesteśmy obdarzeni przez naturę takimi dźwigniami, które do tego predysponują. Tak? A z drugiej strony troszeczkę sobie odpoczywamy psychicznie, trochę sobie odpoczywamy fizycznie, naprawiamy jakieś problemy przez 2 tygodnie, a potem jesteśmy w stanie coś tam dołożyć. I jestem przekonany, że lepiej w ten sposób, załóżmy, przez rok przepracować i co 3 tygodnie dołożyć te 2,5 kg, zrobić sobie jakiś porządny blok przez kilka miesięcy i zrobić fajny potem... Potem sobie zrobić jakiś fajny picking i rekord w ciągu, niż się pałować, robić deloady co 3-4 tygodnie i narzekać na to, że nie mamy efektów. Myślę, że dzisiaj to tyle. Wreszcie mi się udało nagrać jakiś w miarę krótki odcinek. Spis treści, jak zwykle, w komentarzu, przepraszam, w opisie, kontakt do mnie również w opisie, piszcie na maila, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, trzymajcie się i rośnijcie duży i silni. Na razie.